chodniki ośnieżone. Pod tą niewielką ilością szronu lód. A wtedy o takie, a nawet dużo groźniejsze zdarzenia łatwo. Zamarznięte chodniki są szczególnie niebezpieczne dla pieszych, a upadki mogą nieść za sobą nawet tragiczne skutki. To dotyczy przede wszystkim osób starszych, u których upadek jest szóstą przyczyną śmiertelności, a także główną przyczyną śmierci spowodowanej nieszczęśliwymi wypadkami. Upadki, właściwie 1/3 upadków kończy się urazem, z czego około kilkunastu procent to są urazy ciężkie, w tym około 5-6% to są złamania bliższego końca kości udowej, a to już się wiąże z dużym ryzykiem zarówno powikłań zakrzepowo-zatorowych, jak i zapalenia płuc, jak i instytucjonalizacji pacjentów. Także bardzo ważne jest zapobieganie upadkom. Aby nikogo nie narażać na nieszczęśliwy wypadek w okresie zimowym, musimy pamiętać o odśnieżaniu chodników. Według ustawy o utrzymaniu czystości jest to obowiązek każdego właściciela nieruchomości. Dodatkowo oprócz utrzymania jakby swojej nieruchomości w należytym stanie, muszą również dbać o chodnik, który przylega bezpośrednio do granicy ich nieruchomości, i w tym okresie zimowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest usuwanie śniegu, błota, śliskości z chodnika. Właściciele nieruchomości to nie tylko osoby prywatne, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy czy sklepy. Utrzymanie chodników w należytej czystości to też w wielu przypadkach obowiązek zarządców dróg. Nie wystarczy samo utrzymanie jakby nawierzchni jezdni, ale również i chodników w tych miejscach, gdzie jak gdyby ci właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do utrzymania porządku. Dlatego, że przepis mówi tutaj jasno, ten chodnik musi bezpośrednio graniczyć z nieruchomością. Jeżeli to są chodnik jest umiejscowiony w samym pasie ruchu drogowego, a są jakieś jeszcze obszary, które nie oddzielają ten chodnik od nieruchomości, no to już to jest obowiązek zarządcy drogi i trudno tutaj przerzucać na obywatela takie obowiązki, które zarządca drogi jako podmiot mający odpowiednie środki techniczne, finansowe, może ten chodnik swobodnie utrzymać. W momencie niespełnienia obowiązków związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach właścicielom nieruchomości grożą sankcje. Funkcjonariusz, oceniając sytuację na miejscu, może taką osobę pouczyć, może tutaj ukarać mandatem karnym, może również skierować sprawę o wniosek o ukaranie do sądu. No, mówię to w zależności od sytuacji, jaka zapanuje w danym miejscu. Należy pamiętać, że informacja o tym, iż w danym miejscu może być ślisko, nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności odśnieżania i dbania o czystość.